Hejka ludzie, witam was z powrotem w Minecrafcie Hardcore. W ostatnim odcinku widzieliście się timelapsa, jak przebudowywałem tutaj nieco tą wioskę. I mi się podoba, szczerze mówiąc, naprawdę mi się podoba. Muszę jeszcze zrobić parę dociągnięć, żeby tutaj się fajnie wchodziło. Ale to teraz mi się nie chce, nie? Jest fajnie wyrównane. Najgorsze jest to, że tu mamy taką dupną ścianę. Że mamy taką dolinę, a tutaj zaraz ten. To by też by było trzeba jeszcze przerównać. Tak hardkorowo jeszcze. Całe to. Ale to już kiedyś inedy, może już nawet nie na wizji, bo to też będzie chyba już nudne. No nie wiem. Jeszcze tutaj trzeba troszeczkę przebudować. Tutaj jeszcze jest surowo wszystko. Ta strona, ale tamta strona już mi się podoba. Czyli no oprócz może tych domków to też już fajnie wygląda. Tutaj jakoś ładnie zrobić. No tutaj to może stamtąd te klocki tutaj przeniesiemy, żeby jakoś to ten, nie wiem, podnieść trochę. Albo chociaż wyrównać mniej więcej. To skopać. Jeszcze jest tu dużo roboty, żeby ta jakoś wioska jakoś to wyglądała fajnie. Pierwsze co powinien coś zjeść. A drugie co chce mi się pić. Dajcie mi chwilę. Okej. Ja się teraz zastanawiam, co robić w tym odcinku. W tym odcinku, no nie wiem. Może jakąś zagrodę zrobić, sobie krowy sprowadzić? Albo trzcinę już zaplanować. Zbudować gdzieś tutaj. Mogę sobie naprawdę to mieszkanko wziąć pod swoje szeregi. No pro... O man. Dajcie mi chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Teraz nie wiem. Coś mnie przyciągnęło. Co ja chciałem? Aha, albo trzcinę sobie znaleźć, ale chyba mam jakąś trzcinę. Trzcinę. Zboża też tu widzę, że mamy sporo. Też korzystamy. Jakiś mój domek musiał wykopać, albo chociaż jakiś magazyn kurwa podziemny, albo coś. To jest pusto. Tu marchewki. A mam trochę trzciny, to jest dobrze. Mało żelaza, trochę coś do szarcia. Sporo mi jeszcze zostało. Z czego to są drzwi, to też nie wiem. Dobra, muszę znaleźć jakieś fajne miejsce na te trzciny. Zanim coś zrobimy. Czy ja tam widzę krowę? No to już jest fajnie. Tylko że to jest jedna krowa, czy więcej. Okej, to trzcinę to możemy to spokojnie dosadzić, jak dla mnie. Rośnie. Sprowadzimy sobie krowę. A nie, jest więcej. O, spoko, spoko. Tyle tych krów to może być. No, to nawet jakaś jaskinia jest. O lol, jak fajnie. Może na się tutaj wybierzemy do tej góry. Tam też jeszcze jedna siedzi. Ile ja was potrzebuję, tak szczerze? Jak będą w zagrodzie, to będzie spoko. 4 by było fajnie mieć.
Nie. Też te drzwi bym powinien zrobić jakoś porządnie. Dobra, mamy krowy. Zaczyna nagranie, to za krótko. No właśnie, ja ostatnio też wybiłem paru tych. Ja muszę zobaczyć, jak ich rozmnożyć w ogóle, tych wieśniaków. Bo to troszeczkę jest przesra... No. Dobra, gdzie ja was teraz tu mam opłożone? Przecież tu mogą wejść jeszcze. Teraz widzę. Czego no to... Czemu ja tego nie użyłem? No i bye bye jedna krowka. Chodź tu. No właśnie, nie mogę mieć, przecież one z tamtej strony mi wyskoczyły. To chodźcie no. Ja wam najpierw tu wykopię taki dołek fajny. Aż czegoś... O... Lepszego nie wymyślę. Dobra, jakim cudem? Jakim cudem one się tu spawnują? No lol! Przed moimi oczami! Ej, uncool! Dobra, najlepsze jest to, że tak krowa się tam znalazła. Chodź tu. Oh man. Dobra, teraz tego totalnie nie rozumiem. Jakim cudem one się tu spawnią? Plus creeper jeszcze. To jest trochę głupie, to miało być... Boże, to będę musiał tak to oświetlić jeszcze. Pięknie. Brawo ja. Tylko ja żadnych pochodni nie mam. Fuck. No jakim cudem?! Tam rozumiem, że umiem wejść jakoś. Że tędy. Już nie wejdziesz mi.
de facto. Creeper to wszystko rozwali, no ale teraz już na pewno nie ma wejścia. Dobra, pająki rozumiem, one umieją przeskoczyć, ale... Okej, ja tu potrzebuję jakieś przejście, kurde, pod tą wioskę normalnie. Tak naprawdę. Wziąć, wykopać dołek na dół, to na przykład dla tych, przepraszam, dla tych krów coś zrobić, tak myślę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam krowy, tam sadziłem gdzieś trzcinę, ale to też jest daleko, bo trzeba jakąś automatyczną farmę zrobić. Żeby automatyczne farmy zrobić, to potrzebuję tak czy siak na pewno redstone'a. To znaczy, żebyśmy musieli... Znaczy, ale przygotować sobie coś już mogę przygotować, zanim wyruszę sobie na kopanie. Dlatego też... nie wiem, czy to będę na wizji robił, czy nie. Czy teraz mogę coś zacząć pokopać, tak szczerze. Czekaj, jak my to zrobimy? Gdzie ja chcę na przykład mieć was wpakowany? Może ten róg? To też może być dobry pomysł. Gdzieś tu. Pięć kratek na przykład pod... To potrzebuję pochodnie. Chyba mało. To nie mam więcej gdzieś? Czy co to jest? Creating bonus. Nie mówię, że całe drzewo wykorzystałem. Jest tu trochę. Dobra. Na razie będziemy w trakcie robić. Zacznijcie biegać. A czekajcie, ja chyba coś mam włączone. No właśnie. Tak mi się tak wydawało. Okej, to jest coś nowego.
Ciekawe, jak to głęboko idzie. Nie wiem, co ja tu muszę pochodnie stawać, ale wiem, że muszę wrócić po kilofę. Myślałem, że tu trafi na jakąś tą zaraz. Że tu trafi na kamień. Bym sobie tutaj zaczął wytwarzać. A nie, i tak bym nie zaczął, bo nie mam workshopa ze sobą. Pięć? Nie, bo więcej kamienia nie mam. No bo też go nie mam, fuck. No trochę daleko żeśmy wjechali poza mur, więc to nie szkodzi. To nie szkodzi, jak to teraz dalej zrobimy. No dalej. Ach, może obok. Okej, obok trafiłem. Też dobrze. Boże, będę musiał po kamień zsunąć. Zrobię troszeczkę inaczej niż ostatnio, jak grałem z kolegą. Że sobie najpierw pobuduję tutaj, a później pójdę dopiero kopać sobie za, jak sam ja, albo coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem, najpierw chcę tutaj sobie wyposażyć podstawowe rzeczy, które będę potrzebować i na szczęście, kurwa, sobie zagrałem ostatnio taką szybką sesję. I wiem, co mniej więcej potrzebuję na teraz, a nie, że ja później będę to grzebał i czekał jeszcze na to później, nie? Zanim przyjdę i będę mógł sobie spokojnie robić, to sobie wolę najpierw to teraz wybudować, a później dopiero chodzić po kopalniach i coś szukać. Będzie wygodnie chociaż dla mnie. I szybciej może nawet. Nie, muszę sunąć po kamień, kuźwa.
Pytanie, czy ja to już tak chcę mieć, czy jeszcze nie? Kto jest zejście na dół? Ale chyba zrobię na wprost zejście, tylko na razie nie mam kuźwa drabinek przy sobie. I co, wychodzę tu i co dalej? Trochę będzie komnato. Dwie klatki, żebym miał tu miejsce. To tak. O, kamień. Jednak nie będę musiał zsunąć. O! Nie! 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 What the fuck? Nie, no, no kurwa, no nie wierzę. What? Ej, ja zaraz to zobaczę jeszcze na nagraniu, jeszcze raz. Pod kurwa moją dupą był wielki kanion. Czy to dobrze kurwa widzę? What the fuck? Można teraz zrobić delete warp tylko. No nie, to jest game over, no kuźwa sorry ludzie. Za kuźwa jakieś 11 odcinków. Nie, no nie wierzę w to. A, myślałem, że to dłużej pójdzie. Nie! Ja nie chcę, żeby teraz był koniec. Fuck. Tylko, żebym się nie spodziewał, ej. Wykopałem dziurę i poleciałem do tej dziury. No nie wiem, co zaraz zobaczę te ostatnie minuty na nagraniu. Kuźwa, co tam się w ogóle stało porządnie. Okej. To by był Minecraft Hardcore, sezon pierwszy. Ja na pewno wrócę zaraz sezonem drugim, bo na pewno się zaraz nie poddam. Pewnie się zaraz wrzucę do sezonu drugiego, ale to jeszcze nie wiem kiedy. No a w międzyczasie chyba coś innego porobię. Ale gówno. Dziękuję wam za oglądanie i witam się. I zobaczymy się już w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że już nie za niedługo. Okay, dzięki i pa pa. Ciao.